Danuta Cholecka, witam Państwa ponownie tego wieczoru. Witam naszych gości, Paulina Matysiak, Partia Razem, Klub Lewica. Dobry wieczór. I Daniel Milewski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Państwa. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. No i zaczynamy, bo tematów sporo. Czy odwoływanie prezesa najważniejszej instytucji finansowej w Polsce jest dobrym pomysłem? Ja osobiście uważam, że nie i też pod tym wnioskiem się nie podpisałam. Nie będę głosowała za tym odwołaniem, podobnie jak posłowie, posłanki Partii Razem. Można mieć wiele obiekcji do pracy pana Glapińskiego, natomiast no to nie są takie zarzuty, które miałyby go stawiać przed Trybunałem Stanu, a dodajmy, że to jest tematem tego wniosku i o to w ogóle w tym wniosku chodzi. My wielokrotnie też krytykowaliśmy Adama Glapińskiego, na przykład za podnoszenie stóp procentowych, to odbijało się dużym rykoszetem na Polakach, tych, którzy płacili kredyty, bo wiadomo, że podnoszenie stóp procentowych wiązało się ze zmianami w WIBOR-ze. Ten z kolei wskaźnik miał wpływ na ceny kredytów. Ale inni krytykowali, że za mało podnosił. Nie. W sensie w ogóle my uważaliśmy i też uważamy i zresztą czas to pokazał, że to podnoszenie nie było potrzebne. Oczywiście liberałowie krzyczeli wtedy głośno, że tak, to że podnoszenie za późno i za mało powinno być jeszcze bardziej radykalnie podniesione. To naprawdę już to zostawmy, bo nie wiadomo, co by się zadziało z tymi kredytami i to uderzenie po kieszeni polskich rodzin byłoby jeszcze mocniejsze. Natomiast absolutnie to nie są tak naprawdę kwestie, które miałoby stawiać Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Ja osobiście uważam, że ten temat jest wywołany po to, żeby być może przykrywać jakieś inne tematy, po to, by wzmacniać polaryzację. Mamy chyba wybory dobry kierunek. Mamy wybory samorządowe i tak naprawdę temu to służy, na pewno nie takiemu uczciwemu rozliczeniu za swoje czyny. Zwłaszcza dwa z tych ostatnich 8 zarzutów mi się na Trybunał Stanu podobają. Wypłacanie sobie premii w sposób niezgodny z przepisami ustaw i zaangażowanie w agitację polityczną po stronie Prawa i Sprawiedliwości. To takie na miarę Trybunału Stanu. Zacznijmy od tego, trochę cynizmu, no. To jest kolejny przykład prawniczej partyzantki, a może można powiedzieć wprost po prostu partactwa prawniczego. Dlatego, że prezes Narodowego Banku Polskiego jest nie tylko prezesem NBP. On jako prezes NBP jest członkiem zarządu NBP i członkiem Rady Polityki Pieniężnej. I jakby mieszanie tych funkcji ze sobą, a to mamy de facto jakby mieszanie efektów pracy na tych poszczególnych, w tych poszczególnych rolach, no mamy w tym wniosku, który ekipa Tuska próbuje złożyć, to myślę, pani, że złoży. Pani poseł zasugerowała, bo 115 posłów pani poseł zasugerowała, że pewnie jest to przykrywka. No oczywiście, że jest to przykrywka. No przykrywka dla kompromitacji, jaką dla rządu Donalda Tuska jest. Dobrze, panie pośle, ile ta przykrywka, to ja zapytam inaczej. Niezrealizowanie. Zgadzamy się, że żadnego przykrywka. Stu konkretów w zasadzie. O 100 konkretach za moment, ale czy ta przykrywka nie będzie nas za dużo kosztowała? To jest moje pytanie. No i teraz jakby jako państwo. Chciałem się od tego odbić do spraw absolutnie bardzo poważnych. Dlatego, że po pierwsze jest to kolejny przykład realizacja prawdziwych zapowiedzi Donalda Tuska, czyli tego, że będą chodzili silni panowie. My tych silnych panów widzieliśmy na przykład w telewizji publicznej, a przypomnę, że w przypadku pana prezesa Glapińskiego tam wprost była mowa o silnych panach. Wprost mówił, że to właśnie po prezesa Glapińskiego ci silni panowie w zapowiedzi Donalda Tuska mieli pójść. Czyli no po prostu no robienie z państwa, naszego państwa, Polski, prywatnego folwarku Tuska. To jest jedna sfera. Ale druga to oczywiście zamach na złotówkę. No, dla wielu jest oczywistym, że rozmontowanie niezależnego Donalda Tuska, prezesa zarządu Rady Polityki Pieniężnej, ma być furtką do wprowadzenia w Polsce euro, po to, żeby nikt nie stał na drodze do tego, aby złotówkę zastąpić. Tak mówi wielu ekspertów, ale ja myślę, że tutaj jeszcze warto chyba dodać, że może też niekoniecznie straszmy wprowadzaniem euro, bo po pierwsze, żeby do strefy euro wejść, trzeba spełnić wiele wskaźników i my jako Polska ale na razie może być przyspieszona ścieżka. My ich nie spełniamy. Znana. Natomiast wydaje mi się, że ważne jeszcze w tej dyskusji jest to, że to jest bardzo niebezpieczny wniosek pod tym względem,
że w sytuacji, w której mieliśmy kryzys i była też taka jednoznaczna reakcja ze strony Narodowego Banku Polskiego i teraz dokładnie za te właśnie podejmowane działania chcemy kogoś stawiać przed Trybunał Stanu, za chwilę okaże się, że w przyszłości odpukać, jak przyjdzie kolejny kryzys i będziemy mieli na stanowisku jakiegokolwiek innego prezesa, to taki prezes, taka osoba po prostu nie będzie robiła nic. No bo po będzie, co, żeby stanąć przed Trybunałem Stanu? Tak, bo będzie miała po prostu z tyłu głowy to, że za jakiś czas kolejny parlament będzie chciał pociągnąć do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, a bardzo często właśnie te reakcje są potrzebne po to, żeby nie zawaliła się gospodarka, polska gospodarka, żeby nie upadały polskie firmy i żeby polskie rodziny też mogły bezpiecznie przetrwać, więc pamiętajmy też, o co tak naprawdę w tej grze chodzi. Zauważmy też, że w Narodowym Banku Polskim, jako instytucji również analitycznej, która ma przewidywać różne zachowania gospodarcze, no, tam nie mają szklanej kuli. Tam mają fachowców. Dla mnie takim samym fachowcem, dobrym fachowcem jest pan prezes profesor Adam Glapiński, ale cała ekipa Narodowego Banku Polskiego w swoich prognozach bardzo, bardzo często okazywała się ekipą stawiającą trafne diagnozy. No, jeżeli chodzi o kurs inflacji na przykład. No, więc jakby tutaj, jak ktoś coś zapowiada, to bardzo łatwo można go wykpić. Ale po kilku miesiącach widzimy, że miał rację. Dobrze, ale jak słuchałam posłów, chociażby wczoraj, podpisujących się pod tym wnioskiem, to naprawdę sobie pomyślałam, że wielu naszych polityków jest bardzo nieodpowiedzialnych i już nie chodzi o osobę profesora Adama Glapińskiego, tylko w ogóle o podejście do sprawy i do instytucji finansowej. Wielu mówi, że podpisuje się in blanco pod tym. Nie musi czytać tych argumentów in blanco, bo po prostu trzeba szefa Narodowego Banku Polskiego wyrzucić, zwyczajnie. A inni nawet nie pochylili się, żeby przeczytać to. Ja rozumiem, że to 68 stron, lista zarzutów, ale potem uzasadnienie. No chociażby same te argumenty w punktach przeczytali. Ale mówią, że nie i opowiadają o inflacji. Argument, z którego Donald Tusk na początku go używał, ale później się z niego wycofał, bo wie, że nie można za wysoką inflację postawić prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu, bo ta wysoka inflacja była w całej Europie, ba, była też i w cywilizowanych krajach na świecie. Tak, i przede wszystkim też inflacja jest zależna od innych ale czynników. Ale pani kolega z klubu, pan wicepremier Gawkowski, no też mówił o inflacji. O tym zresztą mówiliśmy, od czego ta inflacja pochodzi i jakie mają czynniki na nią wpływ. Natomiast tutaj warto podkreślić, tak, oczywiście ten wniosek miał 68 stron, ale te główne zarzuty były wypunktowane na pierwszych trzech stronach i naprawdę nawet zabiegani posłowie są w stanie to przeczytać, idąc z komisji na salę plenarną, czy odwrotnie. Ja ten wniosek przejrzałam, przeczytałam te wszystkie punkty i z pełną świadomością nie złożyłam podpisu. Mam nadzieję, że być może jacyś parlamentarzyści swoje podpisy wycofają. Być może to jest ciągle możliwe. I myślę, że po prostu tak trzeba działać, bo tak jak mówię, to jest po prostu zła praktyka, która na przyszłość może jako ten mechanizm bardzo źle zadziałać. No będzie... mi się wydaje, że parlamentarzyści powinni myśleć o przyszłości. Przepraszam, panie pośle, jeszcze tylko zapytam, a będzie pani rozmawiała ze swoimi kolegami z klubu Lewicy, na przykład z panem wicepremierem Gawkowskim? Na pewno będziemy... Nie wygłupiaj się, nie wiem, czy państwo jesteście po imieniu, no po prostu zastanów się, co mówisz. Na pewno ten temat zostanie poruszony na posiedzeniu naszego klubu i nasi koledzy i koleżanki z Nowej Lewicy znają stanowisko partii Razem w tym zakresie. Też są poinformowani, wiedzą o tym, że my tych podpisów pod tym wnioskiem nie złożyliśmy, wiedzą, jakie jest nasze stanowisko. Czy ktoś z Nowej Lewicy, z parlamentarzystów Nowej Lewicy zmieni zdanie? Trudno mi teraz to wyrokować. Wydaje mi się, że też nie wszyscy koledzy pod tym wnioskiem się podpisali. Więc tych osób, które podpisu nie złożyło, jest chyba więcej. Pan poseł Wieczorek niestety chyba złożył, bo też mówił o inflacji tym argumencie inflacyjnym, za które należy postawić, ale tego argumentu nie ma. Poseł Wieczorek jest ministrem rządu Donalda Tuska, więc no, oczywiście nie wybaczamy, ale z przymrużeniem oka możemy wybaczyć, bo pewnie mu tak kazali. Bo cała ta ekipa, mam na myśli oczywiście przede wszystkim Donalda Tuska i wszystko, co za jego przyzwoleniem się dzieje, w takich akcjach jest psuciem państwa. Zamach na prezesa NBP jest psuciem państwa.
odwołanie niezgodnie z przepisami prawa osób zarządzających mediami publicznymi, przejęcie tych mediów jest psuciem państwa. Takie zasłony dymne, które tworzą po to, żeby no, ukrywać swoją no, nieporadność tak naprawdę, tak? No bo gdzie jest to 60% kwoty, 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku? Gdzie są te akademiki za złotówkę? Gdzie jest to paliwo po 5 zł? Nie będzie. Jeśli zaraz do kwoty wolnej dojdziemy, ale kończąc temat Narodowego Banku Polskiego, przecież pozostaje jeszcze Unijny Trybunał Sprawiedliwości, o czym nawet mówiła szefowa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, który nie musi wcale przyznać racji w tej sprawie w koalicji rządzącej, bo na przykład mamy przykład z Łotwy, prawda? Gdzie nie przyznano. Tak, oczywiście. Ja myślę, że tutaj ta dyskusja, tak jak mówiłam wcześniej, jest wywołana po to, żeby pewnie przykryć inne tematy i to jest też taki temat, o którym chętnie dyskutujemy. I ja myślę, że koniec końców pan prezes nie zostanie odwołany, nie zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu, no bo też dodajmy, to nie jest możliwość odwołania, zdrowa, bo prawda? Tu mamy bezpiecznik na poziomie konstytucji. Natomiast tak, ta dyskusja i taki sposób wrzucania pewnych tematów, czy na przykład też chowania niektórych tematów, bo to się też zadziało i też to widzieliśmy w kontekście kampanii tak naprawdę samorządowej, bo zrobił to marszałek Hołownia, przesuwając dyskusję o projektach dotyczących legalizacji tych przepisów związanych z przerywaniem ciąży na wyborach. Mamy datę, natomiast no doskonale wiemy, że tutaj ta władza marszałka została koniunkturalnie wykorzystana po to, żeby posłowie trzeciej drogi nie pokazali, co sądzą na temat praw kobiet i żeby to się nie zadziało przed wyborami, bo mogłoby to wpłynąć na wynik wyborów. Ja to oceniam bardzo negatywnie. Wydaje mi się, że Polacy mają prawo wiedzieć też, na kogo głosują, kogo będą wybierać też do sejmików i być może to nie jest tak do końca temat samorządowy, on się tylko łączy z poziomem szpitali i tych, którzy zarządzają szpitalami i tym, co się tam dzieje. Natomiast warto byłoby wiedzieć, co tak naprawdę to ugrupowanie ma na myśli. A to już jest po herbacie. Bo przecież doskonale wiemy, że posłowie czy kandydaci jeszcze wtedy pojawiali się na marszach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku, robili sobie zdjęcia i byli w pierwszym szeregu, wykrzykując hasła dotyczące obrony praw kobiet. Ale teraz zdjęć nie będzie. A teraz zdjęć nie ma i jest przesuwanie tej dyskusji, więc to psucie państwa może pojawiać się też na innych poziomach. Może. Pan poseł kwotę wolną chciał koniecznie omówić. Proszę bardzo. Nie, Donald Tusk ja mówi, nie ma do... i nie będzie w tym roku. To powiedział w zeszłym tygodniu. Było wysyłana interpelacja poselska do Ministerstwa Finansów i przeczytałam odpowiedź, że Ministerstwo Finansów odpowiada, że najpierw musi być audyt, w jakim stanie są finanse publiczne i dopiero wówczas będzie decyzja. Czyli ta kwota wolna to tak naprawdę nie wiem, kiedy będzie. Ale jeśli będzie. To jest dla mnie oczywiste, że większość zapowiedzi, które były sformułowane przez Donalda Tuska w sposób bardzo dosłownie konkretny, tak, bo to miało być konkrety na 100 dni, okazały się po prostu setką kłamstw. Każda z partii, która tworzy dzisiaj swoją koalicję, każda generalnie z partii, było tam z osiem zajęcie mediów publicznych, z osiem prawie się udało to zrealizować. Coś tam jest. Rozliczanie rzekomych afer PiS-u też próbują robić. Sam obserwuję to jako wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do kłamstwa wizowego. Oni to nazywali aferą wizową. Chyba teraz o wizach pracowniczych rozmawiacie głównie, bo ja śledzę te komisje. Czy przede wszystkim na razie tylko pozwolenia na pracę. Główny problem tej komisji polega na tym, że tam niczego nie odkrył pan Szczerba, tylko wszystko odkryła prokuratura i służby za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tak? Więc bardzo mnie bawi, jak już kolejny świadek tłumaczy, że pozwolenia na pracę to jest co innego niż wydanie wizy i że o wiele więcej było pozwoleń na pracę niż wiz. No w każdym razie że nawet to rozliczanie rzekomych afer PiS-u nie bardzo idzie. Dzisiaj solidna grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości była na kontrolach poselskich we wszystkich ministerstwach. Ja sam byłem z poseł Katarzyną Sójką w Ministerstwie Cyfryzacji. Co ciekawe, w ogóle w obszarze cyfryzacji, przecież tak istotnym,
obszarze, w którym te dokonania poprzedniego rządu, no, rządu Prawa i Sprawiedliwości w zakresie aplikacji M-Obywatel, w zakresie ułatwień dla pacjentów, no, e-recepty, tych wszystkich takich rozwiązań związanych z cyfryzacją, z których korzystamy w naszym codziennym życiu, to w 100 konkretach tam nie było praktycznie niczego. Ale w programie Lewicy były postulaty odnoszące się do sfery związanej z cyfryzacją. No a na dodatek przecież to polityk Lewicy, Krzysztof Gawkowski, jest wicepremierem i ministrem cyfryzacji. No nie dowiedzieliśmy się za wiele. Zapytaliśmy na przykład o projekty ustaw. 100 dni. Te projekty miały być gotowe. A przez 100 dni to poszła jedna ustawa, która taka tak zwana, no, związana z działami administracji rządowej, dobrze, która tylko porządkuje pewne sprawy. I przygotowane są 3 ustawy będące realizacją prawa Unii Europejskiej, czyli coś, co się w każdym resorcie dzieje automatycznie. No przez 100 dni naprawdę można coś napisać. Dobrze, ale teraz ja chcę zapytać o takiej bardzo, bardzo konkretnej rzeczy dotyczącej przedsiębiorców, a właściwie dwie rzeczy. Jak państwo rozumieją słowo dobrowolne? Bo tu dzisiaj słyszałam, że dobrowolne niekoniecznie trzeba rozumieć, że to jest taki dowolny, tak? To jak się rozumie słowo dobrowolny? Bo mi chodzi o dobrowolny ZUS. Bo to wszyscy słyszeliśmy w kampanii, że ma być dobrowolny ZUS, a nie tylko w kampanii. Politycy PSL-u, Trzeciej Drogi przychodzili i mówili o tym dobrowolnym ZUS-ie jakieś 2 lata co najmniej. Oczywiście dużo osób o tym mówiło i wydaje mi się, że tutaj się nie ma co pastwić i szukać jakiejś interpretacji. Tę interpretację znajdziemy w słowniku dobrowolny, czyli nieobowiązkowy i taki jak chcę, to coś robię, a jak nie chcę, to tego nie robię. No, i tutaj sprawa jest jasna. Wydaje mi się, że wszyscy, którzy o tej obietnicy słyszeli w taki sposób, to rozumieli, ale oczywiście jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach i bardzo często ta interpretacja odbiega od tego, jak ona po prostu wygląda w samej zapowiedzi. Generalnie dla mnie ten postulat od początku był nietrafiony i on jest mocno też nieuczciwy w sytuacji, w której ktoś prowadzi działalność gospodarczą i ma problemy, bo to się oczywiście też zdarza, to nie jest też łatwe prowadzić własny biznes. W przypadku na przykład braku zleceń mamy formułę zawieszenia tej działalności. Można poszukać wsparcia na taki moment, natomiast wprowadzanie dobrowolnych składek dobrowolnego ZUS-u tak naprawdę osłabia nas jako państwo, bo przecież ten system ale bazuje na tym, że tego bronili Trzeciej Drogi. I wręcz atakowali, tak, jak im się mówiło, że to by było nieuczciwe. Ja nawet używałam tego argumentu wielokrotnie. To by trzeba było rozmawiać z politykami Trzeciej Drogi. Oni zresztą też postulują zmiany, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, z którymi my się też nie zgadzamy. I one są głęboko też nieuczciwe, bo tak naprawdę okazuje się, za chwilę się okaże, jeżeli te pomysły wejdą w życie, tutaj jest potrzebna zmiana ustawy, że tak naprawdę osoba, która pracuje na etacie, jest zatrudniona i zarabia płacę minimalną, tyle ma na umowie, będzie płaciła wyższą składkę niż ktoś, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i ma dochodu około 15 tysięcy. Mało tego, osoba, która zarabia średnią płacę, też będzie płaciła wyższą składkę niż ten, kto prowadzi taką działalność i zarabia te 15 tysięcy miesięcznie. I to jest głęboko nieuczciwe i mało tego zmniejsza wpływy do budżetu na ochronę zdrowia. My doskonale wiemy, że ochrona zdrowia potrzebuje raczej dodatkowych funduszy i dofinansowania po to, żeby mogła dobrze działać. Wiemy, jak to wygląda bardzo często także w mniejszych miejscowościach. I takie uszczuplanie tutaj budżetu NFZ-u ochrony zdrowia, no w naszej opinii, w mojej opinii, w opinii też Razem jest niedopuszczalne. No ja słowo dobrowolny rozumiem dokładnie tak samo jak pani poseł, czyli dokładnie to tak, jak ono, to co ono znaczy, zgodnie z tą przywołaną słownikową definicją. Natomiast tu nie chodzi o to, czy ten pomysł jest dobry czy zły.
Gdybym ja uważał, że pomysły Platformy, Trzeciej Drogi czy Lewicy są dobre, to nie byłbym w PiSie. To oczywiste. Nie, no czasem są takie projekty. Niektóre z nich oczywiście możemy, mogą być wspólne, niektóre mogą wynikać z wspólnych wartości czy potrzeb. Zresztą często zdarza się, za rządów Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie opozycja głosowała z nami, teraz też się tak zdarza. Natomiast podstawowy problem leży w wiarygodności. Leży w tym, że ktoś twierdzi, że czegoś nie mówił. No tutaj ten przykład, gdzie no, puszczane są wypowiedzi tych samych osób. Dzieli te wypowiedzi. Lidera PSL-u dzieli przede wszystkim. No oczywiście Kosiniak, to mamy na myśli taką słynną wypowiedź. Było ich wiele. Gdzie i występuje na tych filmikach Szymon Hołownia, no jest Kosiniak-Kamysz. Dzieli te wypowiedzi kilka miesięcy. I to samo, co w przypadku konkretów Tuska. Bo niektórzy politycy uważają, że pamięć wyborców jest bardzo krótka. Mnie na przykład cieszy to, co pan powiedział, że za dobrymi projektami państwo będziecie głosować, bo kilka takich projektów jest też rekomendowanych przez Lewicę i o tym mówiliśmy w kampanii wyborczej, na przykład projekt renty wdowiej czy emerytur stażowych, też przypomnę, zapowiedzianych przez prezydenta Andrzeja Dudę. I w końcu ten rząd te emerytury wprowadzi, trwają prace, było już pierwsze czytanie i myślę, że ale to jest... Ale słyszę o zmianach. I myślę, że to jest dobra wiadomość. Znaczy, przede wszystkim to jest projekt obywatelski, który też pewnie wymaga jakichś poprawek, bo on był składany dobrych kilka lat temu i to procedowanie znaczy, za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Czytam na tyle różnych opinii, że nie wiem, na jakim etapie w tej chwili to jest. Myślę, że trzeba śledzić szczegóły też tego projektu. Natomiast co do zasady, to jest rozwiązanie, które jest potrzebne, bo doskonale wiemy, że w Polsce jest mnóstwo osób, które naprawdę bardzo długo i bardzo ciężko stażowych. Pracują. Kiedy... I po kilkudziesięciu latach pracy naprawdę tym ludziom należy się godne wynagrodzenie, godny odpoczynek i ta po prostu emerytura stażowa za taki długi czas pracy. I wydaje mi się, że tutaj no, tej dyskusji jakby czy sporów nie będzie, bo wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość za tym projektem także zagłosuje i będziemy i w końcu to wprowadzimy. W końcu te zapowiedzi będą. Prawo i Sprawiedliwość wprowadzenie tych emerytur stażowych, przecież ja to doskonale oczywiście pamiętam. Więc pewnie zobaczymy, co w tym jest. Tak, panie pośle? W grudniu, kiedy był powoływany rząd Donalda Tuska, była dyskusja, były zadane pytania panu premierowi. Pan premier nie odpowiedział na żadne z zadanych pytań. Obiecał, że odpowie na piśmie. Do dzisiaj nie odpowiedział, czyli znowu... To akurat jest nieprawda. Ja nie otrzymałem odpowiedzi. Ja zadałam pytanie bardzo konkretnie. Ja nie otrzymałem odpowiedzi. I dostałam pakiet odpowiedzi, także na pytania z obszaru... To one moje pytanie, ja może też wyjaśnię, bo tutaj być może nie wiem, o co pan poseł pytał. Ja pytałam o kwestie związane z wykluczeniem transportowym i dostałam zebrane odpowiedzi z całego obszaru dotyczącego infrastruktury, także innych parlamentarzystów. I tę odpowiedź dostałam. Mam ją na piśmie, generalnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Mogę ją udostępnić. Ja pytałem o tematykę energetyczną, nie dostałem tych odpowiedzi, dlatego no, w ramach... Może pewne w ramach takiej pracy, odpowiedzi są udzielane, pewne nie. W ramach tej swojej pracy poselskiej przygotowałem na te 100 dni 100 interpelacji do różnych ministrów, do pana premiera może również. Może coś pan dostanie. Może jakieś 8, tak jak ze 100 konkretów 8 w przypadku interpelacji, no, mam nadzieję, że chociaż prawa w tym względzie nie będą łamali i na te interpelacje odpowiedzą. Cieszę się też, no, powiedziałem, że pani poseł też jest aktywna na tym polu. Władzy rządzącym, władzy wykonawczej trzeba patrzeć na ręce. Dobrze, że w różnych środowiskach politycznych nie brakuje odważnych i no, ja nawet rozmawiałem, oczywiście nie będę ich dekonspirował, ale z posłami Platformy im jest naprawdę ciężki wstyd, niektórymi, tak, rozmawiałem z kilkoma, którzy to przyznali, że jest im ciężki wstyd, że z tymi 100 konkretami to tak. Dobrze, niedziele handlowe. Niedziele handlowe, partia Szymona Hołowni, pan Petru stanął i powiedział, że kompromis, czyli dwie niedziele handlowe, bo Polacy są w tej sprawie podzieleni. Jedni chcą, jedni nie chcą, no więc żeby było dobrze, to dać te dwie niedziele handlowe. Czy jest sens w ogóle wracać do niedziel handlowych w tej chwili? Polacy no już chyba się trochę odzwyczaili od chodzenia do sklepów w niedzielę. No a tu z powrotem taka niespodzianka, taki prezent może? No mnie to nie dziwi, że...
byli posłowie Nowoczesnej, założyciele tej partii z takim postulatem wychodzą, no to jest bardzo liberalny postulat. Ja uważam, że faktycznie my się już przyzwyczailiśmy do tego, że sklepy w niedzielę, te punkty handlowe są zamknięte. To jest też takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom, zwłaszcza tych małych sklepów i takich małych przedsiębiorstw, często firm rodzinnych, które w niedzielę, jeżeli sami pracują, właściciele mogą to robić i to jest chyba wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom, że duże firmy, duże sklepy są wtedy zamknięte. Ja bym do tego nie wracała. Natomiast tak, oczywiście popieram też rozwiązanie, o którym mówi OPZZ, związane z tym, żeby pracownicy, którzy pracują w weekendy, też w innych branżach, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że w weekendy, w niedzielę są otwarte punkty usługowe, restauracje, kina, takie miejsca rozrywki, tak, żeby ci pracownicy, którzy pracują w taki dzień, dostawali o wiele większe wynagrodzenie. Wydaje mi się, że to jest uczciwe, że nas dzisiaj na to stać, żeby ci pracownicy dostawali wyższą wypłatę. Ale to poprzecie takie dwie niedziele? Ja co do tych niedziel jestem mocno sceptyczna i takiego rozwiązania nie poprę. Ja też w ogóle nie rozumiem, po co mamy to wprowadzać. Jesteśmy w stanie przygotować i kupić te produkty, które nam są potrzebne w innym dniu tygodnia. Jeżeli nawet czegoś zapomnimy spożywczego, jesteśmy w stanie to kupić w jakimś sklepie osiedlowym. I naprawdę no jesteśmy w stanie sobie zaplanować pewne kwestie. Jeżeli natomiast chodzi o te właśnie punkty, o których wspominałam, takie gastronomiczne, związane z rozrywką czy wyjazdami, no niestety na zapas tego nie zrobimy. Nie wynajmiemy noclegu w hotelu na zapas, wyjeżdżamy w weekend. Oczywiście, że tak. Natomiast tak, pilnujmy tego, żeby ci pracownicy, którzy pracują w weekend po to, żeby obsługiwać tych, którzy w tym czasie chcą skorzystać z pewnych usług, byli godnie wynagradzani i myślę, że tego jako Lewica, jako Razem na pewno będziemy pilnować. Warto wracać do pomysłu niedziel handlowych w ogóle w tej chwili? To już minął jakiś czas. Zobaczcie Państwo, co się stało. Wydawało się, że Polacy to zaakceptowali. Kiedy wprowadzaliśmy niehandlowe niedziele, to było jeszcze w tej kadencji, pani poseł jeszcze wtedy nie była. To był 2016 rok. Więc tak, początek, jakby no jedna z naszych kluczowych zobowiązań, początek tej pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości. I wtedy robiono z nas fundamentalistów religijnych, sprowadzając ten temat, sprowadzając go do jakiejś, no, do spłycając go tak naprawdę, no do tego wymiaru. Religię, oczywiście, to, że nie. Ludzie, oczywiście, że chodziło w sklepach, a nie chodziło muszą pracować, żeby też mogli czas z rodziną. Chodziło o rodziny. No, ale przypomnę, że ten temat jakby spłycania tego do wątku religijnego był też wtedy obecny. Dlatego ja oczywiście dziękuję za taki głos ze strony polityka Lewicy, no bo to pokazuje, iż no, tamte argumenty były kolejnymi takimi no, politycznymi ślepakami. Znaczy, warto dodać, że gdyby to był argument o podłożu religijnym, to raczej mielibyśmy wzrost zainteresowania Kościołem i religią, a raczej odchodzimy od tego w tym sensie jako społeczeństwo, bo się laicyzujemy. Więc w ogóle ten argument jest zupełnie nietrafiony. No, w ogóle wplatanie tego wątku jakby nie ma sensu. Ja go po to przypominam, otwarty, żeby pokazać jakby irracjonalność czasami argumentacji, która jest używana i była używana wtedy przez tych, tego samego Ryszarda Petru, o którym pani mówi dzisiaj. Czyli jak może wyglądać głosowanie nad takim projektem? Dwie niedziele. Myślę, że będą jeszcze prace i będą prace w parlamencie, będą składane poprawki. Wydaje mi się, że posłowie Razem, tak zakładam, nie mamy tego przedyskutowane szczegółowo w takim kształcie, w jakim teraz o tym projekcie rozmawiamy. Tego nie poprzemy. A Lewica? Natomiast żeby Lewica tego nie też wiem, się będzie, opowiadała za tym, będziemy żeby odpoczywali będziemy ci, którzy o tym ciężko rozmawiać. Pracują. Natomiast jak rozumiem, ten projekt też wtedy, umożliwia po prostu otwarcie sklepów tak naprawdę pewnie chyba w każdą niedzielę, a te dwie niedziele po prostu wolne są przypisane do pracownika. Ja myślę, że z tym po prostu w praktyce może być duży kłopot, bo też wiemy, jak wygląda często praca. Czasami, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, nie za bardzo jest wybór. Pracownik wcale nie jest decydujący w takich sprawach nie ma wyjścia. I myślę, że tutaj państwo, parlamentarzyści powinni dbać sklep, o to, jak wygląda jakość tej pracy. Panie pośle. Czy ja bym w ogóle przede wszystkim chciał, żeby ten Sejm zaczął pracować? Zanim się zaczniemy zastanawiać, jak będziemy głosowali w poszczególnych przypadkach. To nie pracuje?
No, pani poseł wspomniała o 16 roku i o jednym z wielu postulatów, z którymi szliśmy do wyborów w roku 15, które zostało zrealizowane w tym pierwszym roku. Przypomnę, że nasz sztandarowy program, czyli 500+, wchodził 1 kwietnia 16 roku, czyli no, w takim momencie, jak jesteśmy dzisiaj, był dawno przegłosowany i już był przygotowywany do wdrażania. A teraz 1 kwietnia będziemy mieć 5% VAT na żywność i zapłacimy będą podwyżki więcej. Niestety nie jest to prima aprilis. Drodzy, i to już jest fakt, bo tak będzie, bo nie sądzę, żeby się ktokolwiek z tego w tej chwili wycofał przed świętami. Bardzo Państwu dziękuję i dziękujemy również naszym widzom przede wszystkim, którzy z nami byli. I za chwilkę Katarzyna Gujska w punkt.